witajcie po świętach, po przerwie świąteczno-noworocznej. Święta to znakomity czas, żeby odpocząć, więc postanowiłem też trochę odpocząć od vlogowania, ale wracam, będą nowe materiały, będzie fajny content. Święta są bardzo potrzebne, żeby nie załapać zimowej depresji. Cóż, niektórzy mają święta, ja mam przełaj. Przełaj w tym momencie, jak widzicie, jest na trenażerze, dlatego że szosa wygląda tak i większość z elementów roweru szosowego znajduje się w pudełku. Szykuje się gruby projekt, którym jestem bardzo, bardzo podjarany i jestem bardziej podjarany tym, co się będzie działo z szosą, niż tym, co jest za mną. A za mną, no cóż, gruby sezon treningu. Wszyscy robią podsumowania na Strawie, wrzucają ten filmik, więc też może gdzieś wrzucę, ale najbardziej istotne jest to, co udało się osiągnąć tym no, dużym wolumenem treningu, ale nie tylko chodziło o sam wolumen, ale też oczywiście chodziło o intensywność, o grafik treningowy, o to, że udało się trzymać grafika treningowego przez cały ten sezon 2021. Dzięki czemu sezon przełajowy 2021-2022 wyszedł naprawdę fajnie, wyszedł powyżej moich oczekiwań i o tym jeszcze zaraz. Ponad 25 tysięcy kilometrów wyjeżdżonych, ponad 800 godzin treningu. Tutaj specjalne podziękowania dla mojej żony. Panowie, jeżeli macie żonę, która pozwala wam jeździć 25 tysięcy kilometrów rocznie, to jest dobra żona. To jest dobra żona, więc jest ok. Myślę, że będzie jeszcze lepiej w nadchodzącym sezonie w kwestii dopieszczenia treningu, jakości treningu. To, co było też bardzo istotne w tym sezonie 2021, to podejście do odżywiania. Wcześniej, jeżeli udawało mi się utrzymać ten bilans, powiedzmy 70% produktów nisko przetworzonych, roślinnych, do 30% bardziej przetworzonych, to byłem zadowolony. W tym sezonie myślę, że to było na poziomie 85-90% produktów nisko przetworzonych, roślinnych, i gdzieś tam wpadały jakieś takie bardziej przetworzone rzeczy, ale udało się dopracować jeszcze lepiej kwestie odżywiania. Pracuję cały czas wnikliwie, uczę się kolejnej dziedziny ze świata roślin, jaką jest ziołolecznictwo. Tak, wdrażam się w ziołolecznictwo, bo zioła działają cuda. Ktoś powie, że zioła nie działają. Zioła nie działają, jeżeli mamy organizm bardzo obciążony, jeżeli źle się odżywiamy generalnie, to niewiele nam pomoże poza mocnymi dragami. Natomiast jeżeli nasz organizm funkcjonuje prawidłowo, to zioła działają cuda, naprawdę, więc będzie o tym więcej, będzie więcej o odżywianiu, będzie poruszę kwestię odżywiania w tym sezonie 2021, co było dla mnie jakby najbardziej istotne i tak dalej. Więc o tym będzie w kolejnych vlogach. Będzie też trochę o treningu oczywiście, ale nie za dużo, bo mam trochę sekretów, których jeszcze nie będę zdradzał, a które po prostu muszę przeanalizować, dopieścić i wtedy może pogadamy. I cóż, sezon przełajowy 2021-2022 kończy się Mistrzostwami Polski, na które pojechałem. Cóż, pojechałem, objechałem, zająłem drugie miejsce w kategorii. W tym roku startowałem bez licencji i tutaj muszę powiedzieć, że trochę tego żałuję, trochę nie żałuję. Startowałem bez licencji dlatego z dwóch powodów. Więc pierwszy powód jest taki, że było bardzo mało imprez. Nie wiedziałem, na jakie imprezy uda mi się pojechać. Najbliższe imprezy były gdzieś tam w Szczekocinach, chyba najbliższa impreza, taka grubsza, przełajowa. Były też oczywiście Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, na których też byłem i objechałem. I no cóż, bardzo, bardzo mało imprez w promieniu do 300 km
sprawił, to sprawiło, że nie miałem takiej motywacji, żeby wyrobić sobie licencję, żeby jakoś się tam cisnąć. To był trochę błąd, o tym zaraz. Drugi powód tego, dla którego nie wyrabiałem sobie żadnej licencji, był taki, że nie wiedziałem zupełnie, gdzie będę z formą. To był pierwszy mój sezon, taki bardzo, bardzo gruby sezon w kwestii treningu. I to, jaką dzięki temu udało się osiągnąć formę, trochę mnie zaskoczyło. Więc z formą jest dobrze, było naprawdę dobrze w tym sezonie. W przyszłym sezonie myślę, będzie jeszcze lepiej. Ale no cóż, no leciałem bez licencji i po części było to ok, ale Mistrzostwa Polski szczególnie pokazały, że był to trochę błąd, dlatego że na Mistrzostwach Polski była grubo ponad setka startujących w kategorii. Te grupy były trochę podzielone i czasowo, i generalnie, ale finalnie na całej rundzie, jaka była tam w Gościęcinie, była ponad setka osób. Teraz na Mistrzostwa Polski przyjechałem dzień wcześniej, pojeździłem, potrenowałem sobie na trasie, wybrałem sobie te najlepsze linie. Trasa była trudna, były zamarznięte kolejny, więc w niektórych zakrętach były po prostu dwie ścieżki, które mogliśmy wybrać. Było trudno. Było trudno zarówno z doborem ciśnienia i z techniką jazdy. Ale jeżeli jesteśmy... Udało mi się dopracować jakieś takie fajne linie, które miałem wybrane. Udało mi się dograć czas okrążenia i tak dalej. I przyszedł moment startu, ale w momencie, kiedy lecimy z tak dużą grupą ludzi, mimo wszystko, że mamy wybrane super linie, że wiemy, jak chcemy jechać, no to czasami jest tak, że po prostu nagle znajduje się przed nami grupa ludzi, którzy zamykają cały zakręt, którzy stają w poprzek, bo nie wiedzą, jak jechać. I jest nie tylko źle, w sensie nie dodając sobie za wiele, czułem się jak taki bolid Formuły 1 jadący za wozem serwisowym, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale nie tyle jest to drażniące, bo jest to drażniące, bo tutaj noga jest dopracowana linia, a przed tobą po prostu tłum ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić. Nie tyle jest to frustrujące, co jest to niebezpieczne czasami. Dlatego, że jeżeli poruszamy się z dużą prędkością, wiemy, gdzie chcemy trafić i tak dalej, no to można się zderzyć z kimś albo z czymś i wtedy jest źle, więc jazda bez licencji nigdy więcej, przynajmniej nie na takim poziomie formy, na jakim jestem, ale z drugiej strony oczywiście bardzo, bardzo cieszy fakt, że tak dużo osób uczestniczy w tych zawodach, że tak dużo osób wdraża się w kolarstwo przełajowe. I to daje po prostu nadzieję na to, że kolarstwo przełajowe będzie coraz bardziej popularne w Polsce. Coraz więcej ludzi będzie brało w tym udział. To będą coraz większe imprezy z większą ilością zawodników, z większą ilością widzów, kibiców, więc fajnie. Natomiast tak jak mówię, jest to definitywnie mój ostatni sezon bez licencji, bo robi się niebezpiecznie. Robi się po prostu niebezpiecznie. Wiadomo, że bez licencji startują różni zawodnicy. Ja nigdy na nikogo nie krzyczę w negatywnym takim sensie, nie rzucam bluzgami i tak dalej. Znam kilku takich, którzy powiedzmy przyjmują zbyt duże ilości testosteronu chyba i lecąc na trasie, kiedy napotykają zawodnika, który nie wie za bardzo, co robić, rzucają wulgaryzmami. Tak się nie robi. Ja krzyczę tylko lewa, prawa albo puść. Ale nawet wtedy zawodnik mniej doświadczony potrafi zachowywać się jak taki zdezorientowany zając, który wyskoczy na drogę przed jadącym samochodem i nie wie, co robić, i staje w poprzek i zamyka całą drogę, więc sporo czasu uciekło mi niestety przez tego typu akcje. Nie pojechałem tak, jak chciałem pojechać. Ale cóż, no udało się zająć drugie miejsce. W ogóle ten sezon startowy
kończył się zwykle na podium i zwykle na pierwszym miejscu. Wyjątkiem była pierwsza syrenka, gdzie byłem totalnie nieprzygotowany sprzętowo, miałem złe opony, złe ciśnienie i sadziłem niesamowite gleby. I to był mój najgorszy wynik, bo chyba zająłem 10 miejsce. Było dużo ludzi, ale jazda była katastrofalna. Ale doświadczenie, lessons learned i później było już tylko lepiej. Więc generalnie sezon przełajowy, wyścigowy, przełajowy zamykam. Jestem zadowolony, czuję lekki niedosyt, ale jednocześnie mamy styczeń i zbliża się wiosna i jakby ten okres zimowy minął mi wyjątkowo lekko dzięki przełajowi. Naprawdę, nie, no, jeszcze by się przydało trochę zimy, moim zdaniem. Może nie takiej zamarzniętej zimy, ale takiej z lekkim błotkiem, takiej belgijskiej. Więc cóż, przyszły rok, tak jak mówię, zapowiada się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej dopieszczę trening, kwestie odżywiania i będzie mocniej, lepiej, szybciej. Jeżeli chodzi o licencję, to będzie to licencja Masters na przyszły rok. Nie wiem, czy nauczę się czegoś nowego w Mastersach. Na pewno fajnie byłoby uczyć się od najlepszych i startować w elitach, ale niestety moja forma nie jest absolutnie na poziomie elit. Tak mniej więcej minutę na okrążeniu traciłbym w elitach, więc to raczej nie ma totalnie sensu. Celem mogłoby być w elitach, żeby nie zostać zdublowanym i zmierzyć się, pojeździć z tymi najlepszymi, ale nie chcę być za walidrogą, więc elity odpadają, natomiast no zobaczymy. Zobaczymy, gdzie będzie forma w przyszłym roku, w przyszłym sezonie. W ogóle starty w elitach to jest inna liga, trzeba mieć inne zaplecze sprzętowe, trzeba mieć jakiegoś grubszego sponsora, który nas poratuje finansowo, bo to też jest grube przedsięwzięcie, więc no to raczej nie. I bardzo dziękuję moim partnerom i sponsorom kanału, firmie Lemon Bike z marką Evanlite za dostarczenie super kółek, firmie RTR Bikes za wyposażenie garażu, studia i jak widzicie, mam tutaj nowe pudełeczka, w których znajdują się wieszaczki, stojaczki od RTR Bikes. Unboxing będzie wkrótce. Dziękuję firmie NuffRespect za dostarczenie ciuszków ciepłych, w których można było prawidłowo wyjść na podium. Sprawdźcie, bardzo fajna odzież w stylu reggae. Dziękuję firmie Luxa za stroje, w których trenowałem i ścigałem się. Tak wygląda kombinezon, który ma już za sobą kilka sezonów i wytrzymał do końca, chociaż jest już mocno dziurawy i te szwy gdzieś tam trochę puściły, ale na tyłku się nie rozpruło, więc nie było wstydu. Ale panowie, może jakiś nowy projekt, więc no, trzeba by coś poskładać na kolejny sezon. Wielkie dzięki dla Food Balance Polska, Token Polska, Econova. Wielkie podziękowania dla mojego fizjoterapeuty Przemka z akcji Masaż za cierpliwą pracę na moich mięśniach po treningu. Będzie więcej na temat regeneracji potreningowej, bo jest to mega istotna sprawa. Jeżeli trenujemy mocno, pamiętajmy o tym, że musimy mocno się regenerować, więc będzie więcej materiałów w tym temacie, ale nie tylko, będzie więcej, mam nadzieję, interesującego kontentu na kanale, więc oglądajcie, klikajcie subskrypcję i dzwoneczek, jest to mega istotne, subskrybujcie. Aha, i konkurs, który był wrzucony we vlogu z Mistrzostw Województwa Lubelskiego, został rozstrzygnięty. Nikt nie podał takiej idealnej odpowiedzi, dlatego że oczywiście prawdziwi przełajowcy podają ciśnienie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Nikt tego nie zrobił, ale Zbigniew Góreczny i Łańcuch Vlog byli najbliżej i to do nich lecą nagrody. Sprawdźcie w komentarzach i dajcie znać. I cóż, tyle na dzisiaj. Z mojej strony mam jakieś takie pozytywne podejście do tego sezonu 2022. Myślę, że to będzie fajny rok. Wbrew temu, co słyszy się wszędzie dookoła,
mam jakieś pozytywne podejście i życzę wam takiego samego podejścia. Będzie dobrze. Nie przejmujmy się, nie słuchajmy. Trochę trzeba się odciąć od tego całego szumu medialnego, tego, co się dzieje dookoła, bo szkoda zdrowia. Szkoda się tym zamartwiać, myślę. Skupiajmy się na rzeczach, które są pozytywne, które dają radość. Rower naprawdę trzyma głowę tam, gdzie powinna być. Daje naprawdę wiele. I im więcej osób spotykam, które są mocno wkręcone w kolarstwo, tym bardziej jestem przekonany, że rower leczy psychikę. Więc dużo kilometrów w tym roku wam życzę. Dużo takiego właśnie pozytywnego podejścia. I widzimy się dalej. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.